Zanim obejrzysz, zasubskrybuj na YouTubie Lożę Sportową i Łódzki Związek Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze bliżej Ciebie. 9 goli w Bełchatowie. Świetny finisz Polonii. Lider na piątkę. Rozpoczynamy podsumowanie 34. kolejki BetKris Łódzkiej 4. Ligi. To magazyn BetKris Łódzkiej 4. Ligi. Michał Kiński, witam i zapraszam. Nasze ostatnie głosowanie w ramach gola 33. kolejki cieszyło się dużym zainteresowaniem, bo łącznie oddano prawie 300 głosów. A kto wygrał? Zobaczmy teraz, następnie zapraszam na podsumowanie 34. serii spotkań. Zaczynamy. Gol 33. kolejki należy do Wiktora Sujeckiego z Boruty Zgierz. Zaczynamy od meczu, w którym wpadło aż 9 goli. GKS Bełchatów podejmował Orkan Buczek. Mamy 8 minutę i Artur Golański w ten sposób pokonał bramkarza. 2 minuty później świetnie w polu karnym zachował się Bartłomiej Bartosiak i technicznym strzałem zdobył kolejnego gola dla GKS-u. W 22 minucie tą akcją Bartłomiej Bartosiak potwierdził dobrą dyspozycję. GKS prowadził już 3-0. I bramka kolejna Bartosiak. A to 40 minuta i mieliśmy 4. bramkę dla gospodarzy. Tym razem Jarosław Trzeboński. W 57 minucie akcję zakończył Łukasz Wroński. I bramka, ależ to pięknie dograł, delikatnie. Pierwszy gol dla gości wpadł po indywidualnej akcji Dominika Cukiernika, a trzeba przyznać, że zrobił to doskonale. 2 minuty później Orkan miał drugiego gola. Tym razem Kacper Konstańczuk. Strzelona bramka teraz przez... Mamy 80. minutę. Akcję GKS-u zakończył Damian Michalak. W 87. minucie sędzia Konrad Gawroński podyktował karnego. Daje się Michalakowi i karny. I karny tutaj będzie... Mikołaj Grzelak na 7-2 dla GKS-u Bełchatów. To spotkanie zakończyło się takim wynikiem. Czy wiesz, że Łódzki Związek Piłki Nożnej znajdziesz w mediach społecznościowych? Wystarczy polubić profil facebookowy i będziesz na bieżąco ze światem łódzkiej piłki nożnej. Łączy nas EUZPN. Włókniarz Zelów i Pogoń Zduńska Wola to drużyny walczące o utrzymanie. Goście w 8 minucie przeprowadzili ładną, dynamiczną akcję zakończoną golem. Jardel Muniz-Krus na 1-0. W 31 minucie Szymon Czyżewski doprowadził do wyrównania. Jeszcze w pierwszej połowie sędzia Jakub Jaskulski podyktował karnego. Piłka po strzale Igora Świątkiewicza odbiła się od słupka. Ten mecz zakończył się remisem 1-1. A to stadion Boruty Zgierz i mecz z Sokołem Aleksandrów. Mamy 39. minutę i dośrodkowanie w pole karne. Sędzia Igor Gierasimiuk odgwizdał faul. Damian Bierżyński zdobył pierwszego gola w tym meczu. W 44. minucie Dariusz Gmosiński pokazał, że jest niezwykle solidnym piłkarzem. Wziął ciężar gry na siebie, wypracował sobie miejsce na strzał i Sokół prowadził 2-0. Druga połowa rozpoczęła się po myśli gości. Krystian Ślęzak w 48. minucie na 3-0. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie pomiędzy Borutą Zgierz a Sokołem Aleksandrów. Stal Niewiadów zagrała z RKS-em Radomsko. Goście w 43. minucie zdobyli gola po wykorzystanej okazji przez Dawida Flaszkę. W 46. minucie Stal doprowadziła do remisu, a strzelcem bramki został Paweł Kuta. W 69. minucie kibice mieli co świętować, bo gospodarze prowadzili 2-1 po golu Roberta Świątnickiego. W 77. minucie drużyna trenera Pawła Ściebury doprowadziła do wyrównania po bramce Michała Włodarka.
a mecz zakończył się remisem. Teraz spotkanie drużyn mających pewne utrzymanie i wyróżniających się w lidze. Już w trzeciej minucie po dośrodkowaniu w pole karne Pawła Zawistowskiego piłkę do bramki skierował Patryk Banasiak. W 20 minucie AKS SMS prowadził 2-0. Ponownie akcję zakończył Patryk Banasiak. 8 minut później piłkarz cieszył się z hat-tricka i wydawało się, że Polonii będzie trudno odrobić 3-bramkową stratę. Niebezpiecznie i 3-0, proszę Państwa. Tymczasem 3 minuty później Mateusz Jakubiak zrobił to w swoim stylu. Czyli wykorzystał dynamikę, strzelając pierwszego gola dla gospodarzy. W 69 minucie Adam Gąbka uderzył spod pola karnego i to jest drugi gol dla Polonii. W 75 minucie dośrodkowanie w pole karne wykorzystał Adrian Malicki. Doprowadził do wyrównania. Mamy 87 minutę. Bohaterem tego meczu został Adrian Malicki, strzelając 25 gola w lidze. Polonia Piotrków-Trybunalski w pięknym stylu wygrała z AKS SMS Łódź. Zjednoczeni Stryków podejmowali Skalnik Sulejów. W 32 minucie Mikołaj Maschera zdobył pięknego gola z rzutu wolnego. W 58 minucie był stały fragment gry dla gości. Sytuację wykorzystał Maciej Witczak i to spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Zapraszamy na mecz drużyn, które zajmują ostatnie miejsca w tabeli. W 22 minucie zryw Wygoda prowadził po bramce Damiana Szczepańskiego. Tak dobrze siedzi, jak tak se. Goście podwyższyli w 80 minucie. Strzelcem bramki był Rafał Bogus. Trzeba przyznać, że świetnie zakończył akcję. WKS 1957 Wieluń przegrał 0-2. Jutrzenka Drzewce spotkała się z Ceramiką Opoczno. Już w 6 minucie po dośrodkowaniu z Rożnego Damian Telus zdobył gola dla gości. W 31 minucie ładne prostopadłe podanie wykorzystał Damian Kopa na 1-1. A to karny dla Jutrzenki podyktowany przez sędziego Szymona Michniewicza. I został niewykorzystany przez kapitana drużyny Filipa Niźnikowskiego. Dobrze w bramce spisał się Dawid Kowalski. W 62 minucie mieliśmy ponownie karnego dla gospodarzy. Cezary Dominiak i Jutrzenka prowadziła 2-1. W 90 minucie dynamiczna akcja zakończyła się golem Damiana Kopy. Jutrzenka wygrała z Ceramiką Opoczno. Na koniec widzę w Dwa Łódź i Omega Kleszczów. Mamy 12 minutę, dobra wymiana kilku podań zakończyła się golem Filipa Przybułka. Tak, dośrodkowanie z pierwszej piłki, jeszcze zgranie na 5 metr i bramka dla Widzewa. 7 minut później piękną bramkę strzelił Konrad Niedzielski, zdobywając jednocześnie 17 gola w lidze. I 2-0 dla Widzewa. W 24 minucie dośrodkowanie Daniela Mąki zakończyło się strzałem Kamila Tlagi i mieliśmy 3-0. To 28 minuta. Dynamiczna akcja. Tym razem celnie uderzał Ignacy Dawid. W 43 minucie dobre podanie otrzymał Wiktor Price i silnym strzałem pod poprzeczkę ustalił wynik meczu. W drugich 45 minutach nie zobaczyliśmy bramek. Widzew pokonał Omegę 5-0. Zobaczmy tabelę BetCris Łódzkiej 4 Ligi po 34 kolejce, która dostępna jest również na stronie internetowej www.lzpn.org. Klasyfikacja strzelców? Nadal prowadzi Marcin Kacela z 28 golami. Sezon powoli dobiega końca, a my już wiemy, kiedy rozpocznie się następny. Łódzki Związek Piłki Nożnej poinformował, że czwarta liga zacznie grać 12 sierpnia. Poznajmy teraz nominację do gola 34 kolejki. Ja dziękuję za dziś. Do zobaczenia.
nominację do gola 34. kolejki. Dominik Cukiernik, Orkan Buczek. Szymon Czyżewski, Włókniarz Zelów. Mateusz Jakubiak, Polonia Piotrków Trybunalski. Zgasił, jest! Jest! Bramka! Brawo! Mikołaj Maschera, Zjednoczeni Stryków. Konrad Niedzielski, Widzew 2 Łódź. Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie facebookowej Loży Sportowej. Czy wiesz, że mecze kolejki w całości obejrzysz na YouTubie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a gola kolejki wybierz na stronie facebookowej Loży Sportowej. Subskrybuj i lajkuj.